No, tu pająki już sobie, kurcze, pieczone łażą. Ile mamy punktów? 415. Zadań to już nie będziemy mieli raczej nic. No, nie mamy nic, jeżeli chodzi o zadania. Wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Dobra, wysiadamy i wysłuchamy tego chłopaka, który tutaj sobie stoi. Hello there, Harry. My mum sent me an owl with a parcel containing a new set of robes. Trouble is, the owl's dropped it somewhere in the grounds. Can you help me find it? Someone told me that they saw an owl drop something by the lake. If you find the parcel, it'd be great if you brought it back here to me. A więc chłopak zgubił paczkę, więc musimy udać się w takim razie nad jezioro i znaleźć tę paczkę. Więc w międzyczasie, kiedy będę robił te dodatkowe zadania, bo jest ich tylko 6, to porozmawiamy sobie ogólnie już o całej tej gierce. Tak więc, jakie jest moje zdanie na temat Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic na PS2? Szczerze powiedziawszy, spośród tych wszystkich wersji, to jest druga najlepsza wersja. Nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo jestem nostalgiczny do wersji PlayStation 1, ale już tyle razy ogrywałem tę wersję PS1 ogólnie w życiu, że myślę, że wersja na PS2 będzie dobrym odpowiednikiem, jeżeli chodzi o takie następstwo wersji PS1. Najlepsza jest spośród wszystkich wersja PC-towa, jeżeli chodzi o Komnatę Tajemnic. Wersja na PS2 ma dużo ciekawych też rzeczy, ale też niektóre wątki są zraszowane. I na przykład to, co już niedawno mówiłem, czyli Gilderoy Lockhart w zasadzie pojawił się tylko, żeby nauczyć nas Expelliarmus i później jakby w ogóle zniknął z gry. Więc nie wiadomo, co się z nim stało w tej wersji gry. No, Komnata Tajemnic jest mega zraszowana, jeżeli chodzi o samą ostatnią walkę, jak i sam ostatni poziom. No, plus jest taki, że nie ma tych jadowitych tentakul, ale graficznie, soundtrackowo, ogólnie jest całkiem w porządku. No i też niektóre wątki za szybko się pojawiały, jak na przykład wątek z bezgłowym Nickiem za szybko się pojawił, jeżeli chodzi o jego petryfikację. No tak, to na plus chociażby jest to, że Harry bardziej się udziela, jeżeli chodzi o dialog z innymi postaciami, że nie jest taki cichy jak w pozostałych wersjach. Bo w wersji na PC-cie też dużo gadał, w wersji PS1-kowej Komnaty coś tam też powiedział, ale najwięcej gadał w tej wersji. To nie można odjąć tego Komnacie Tajemnic. Ale tak, to gierka jest bardzo dobra i bardzo mi się podoba. Na pewno przebija ona kamień filozoficzny na PS2. To mogę już z ręką na sercu powiedzieć. Found my parcel. Thanks a lot, Harry. I think Neville could do with your help too. I saw him over by Hagrid's hut. No dobra, tak więc skoro wykonaliśmy jedno z tych 6 zadań, to teraz można wykonać drugie, czyli zostało nam już tylko 5. I z tego, co ten koleś wspomniał, to musimy udać się teraz do Neville'a, który jest blisko chatki Hagrida. I już nawet widzimy, że stoi sobie właśnie w tym oto miejscu. Tak więc zobaczymy, co Neville tym razem będzie od nas chciał. Hello, Harry. I've forgotten where my remember all is. Can you help find it for me? A, przypominajka. Remember all? Can you bring it back here to me, please? No dobra, no to szukamy tej twojej przypominajki. Zobaczmy, czy ona czasem tutaj gdzieś nie będzie. No dobra, czy coś chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie Komnaty Tajemnic na PS2, tak szczerze? Poza takimi zraszowanymi wątkami, niektórymi takimi nonsensami, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo spoko wersja gry i mogę ją wam bardzo polecić, żebyście sobie ograli. Fakt faktem, nostalgia zawsze mi podpowiada, żeby wybierać wersję na PS1, ale tutaj nostalgia tym razem no nie wygra ze mną. Mimo że bardzo uwielbiam wersję na PS1, to jednak wersja na PS2 jest dobrym zastępcą wersji na PS1 w mojej opinii. Mimo że momentami jest ciężka w graniu, bo czasami sterowanie jest pożal się Boże, ale jednak
ja bawiłem się dobrze ogrywając wersję na PS2, koniec końców. Tak samo jak i z Kamieniem Filozoficznym na PS2, chociaż z Kamieniem Filozoficznym na PS2 jest taki problem, że prędko do tej gry nie chcę wracać. Ale też się dobrze bawiłem, to mogę od razu powiedzieć, że dobrze się bawiłem, ale prędko raczej nie będę chciał wracać do wersji PS2-kowej Kamienia Filozoficznego. A teraz dajmy tą przypominajkę Neville'owi i miejmy to już za sobą. You found my remember all. Thanks, Harry. I think there's someone over by the flying courtyard could do with your help too. Fajne jest to w sumie, że te postacie trochę nakierowują jakby nas, gdzie mamy iść dokładnie, no bo nie oszukujmy się, trochę byłoby ciężko, gdyby każdy z nich powiedział takie: o, dzięki Harry, dzięki, że mi zebrałeś, tam trzymaj się i cześć, nie? A tak to przy okazji możemy mniej więcej domyśleć się, gdzie może dana postać czekać na nas. I cholera jasna, czy ja dobrze w ogóle idę? Nie, bo ja teraz kieruję się w stronę Quidditcha. Okej, mój błąd. Okazuje się, że musimy z miotły skorzystać, tak? Tak więc szukamy teraz tego ucznia, który na nas czeka, lub uczennicę, bo to może być równie dobrze ona. Było coś wspominane, że to jest gdzieś blisko pani Madame Hooch, a pani Madame Hooch nie jest tutaj, tylko pani Madame Hooch była gdzieś nie tutaj też. Ona była, o, tam, no właśnie tam, dokładnie tak, w dobrą stronę się teraz kierujemy, w dobrą stronę, good, good. Tu jest pani Madame Hooch, a tu jest uczeń, lub uczennica, bo nie wiem kto to jest, muszę bliżej podejść. Hello there, Harry. I've lost my potion jar and Professor Snape will kill me if I don't find it. Can you help me? If you find the potion jar, can you bring it back here to me? No to lecimy. Jest, było tutaj powiedziane, że ten słoik gdzieś jest w tych okolicach, więc zobaczmy. Słoik? A nie czasem eliksir? Chyba eliksir. Czy tam fiolka. Już nie wiem w sumie, co my tam dokładnie mamy znaleźć, ale to coś jest w każdym razie tutaj. Gdzieś w tych okolicach, więc plądrujemy w takim razie chatkę Hagrida. Gdzie to może być? Kurde, pająki. Weźcie, wypadł z baru, kurde. Bazyliszka już nie ma, możecie sobie, kurde, łazić, co prawda, ale no... Come on, no dajcie sobie siana już. I gdzie to jest? A, znalazłem to, okej. Okay. W ogóle to nie przypomina jakkolwiek fiolki na eliksir, ale dobra, sorry, ja się może nie znam. Chyba, że to było aż tak bardzo zlane z tłem, no to wtedy okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, że mogłem tego nie rozpoznać. Tak więc, let's go! Let's go, lecimy z powrotem. No Eluwina, siemanko, siemanko, co tam, jak tam? I co, wbijamy. Oddaję co twoje. You found my potion jar! Thanks a lot, Harry. I think that someone over by the Quidditch Gatehouse would like to give you a race. Dobra, spoko, spoko. Czyli teraz tak, mówisz, że ktoś czeka na nas blisko Quidditcha. Tylko pytanie, czy blisko tego Quidditcha, czy blisko czegoś jeszcze innego, bo przecież mieliśmy jeszcze tam, gdzie trenowaliśmy sobie Quidditcha, więc polecimy najpierw zobaczyć przy samym Quidditchu, czy ktoś czasem nie czeka. A może być tak, że ktoś na nas czeka właśnie przy samym Quidditchu. Dlatego polecimy. To już będzie czwarta osoba, czwarte zadanko, czyli jeszcze zostały nam trzy, czyli już mamy połowę zrobioną. I faktycznie ktoś na nas czeka. Dobra, więc co teraz będzie? Hey there, Harry.
Fancy racing me to the trees and back? Ready? 3, 2, 1. A, wyścig będzie. Dobra, biegniemy, 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 kurcze pieczone, biegniemy. Biegniemy, 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 chyba się uda ten wyścig ogarnąć. Jezu, co to jest za zadanie, kurde, z wyścigiem? To jest takie, ja pierdziele, o co tu chodzi? Well done, Harry. You won the race. I think someone might be needing your help over in the cloisters. No i elegancko, kurde. Bardzo się cieszę, że zostałem pochwalony. Zostały nam tylko już dwa zadania, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak jechać dalej z koksem. No dobra, skoro uczeń, który był przed chwilą, wspomniał nam, że gdzieś tutaj się kręci następny uczeń i chyba nawet widzę gdzie. No, patrzcie, jak sobie stoi Migland jeden. Chodźmy, kurczę, zagadajmy, co tu będzie ciekawego? Co masz mi do powiedzenia? Hello, Potter. I've lost my copy of the Daily Prophet and I was really looking forward to reading an article about the Quidditch World Cup. Can you help find it for me? If you find my copy of the Daily Prophet, can you bring it back here to me? Tak, ogarniemy tobie to. Dobra. Tylko na drugi raz taka moja mała prośba, raczej to powinna być prośba od Harry'ego. Jak chcesz prosić mnie o pomoc, to z łaski swoje weź odrobinę szacunku, bo kurde, tak po nazwisku to tak słabiutko trochę, co nie? O ile jeszcze jestem w stanie Olivera Wood zrozumieć, czy tam nauczycielów, tak, no, uczniowie, tak, no, trochę słabo, nie będę tego ukrywał. Ale dobra, znajdźmy to, co ty tam zgubiłeś blisko chatki Hagrida. Co my tutaj mamy? Co ty żeś tutaj zgubił, kurcze pieczone? Koleżko ty. O, widać co zgubiłeś. Gazetę żeś zgubił, którą chciałeś skończyć pisać. Tak? No to już mamy twoją gazetę. Tylko pytanie teraz, czy ja ci ją oddam, bo wiesz, to ode mnie zależy. Mogę ci równie dobrze ją oddać, a mogę równie dobrze ci jej nie oddać, nie? Nie no, oddam ci. Oddam ci. Nie będę taki ham, nie będę taki chuj skończony. I tyle w temacie. No i w Trimiga przylecieliśmy do niego. Masz tutaj co chciałeś. You found my copy of the Daily Prophet. Thanks, Harry. I think Neville could do with your help too. I saw him over by the flying lessons area. Znowu Neville coś od nas chce? Co za kurde typ? Dobra, widzę tutaj tego gegatka Neville'ka, kurde. Znowuż, kurde, zadanie od niego. Ciekawe, co tym razem on zgubił. Jestem bardzo tego ciekaw, co on tym razem zgubił. Oh, hello, Harry. I was practicing my Wingardium Leviosa spell on some pieces of crockery. And now I can't get them down from the roof. Can you help get them back for me? If you manage to get all the pieces of crockery, can you bring them back here to me, please? Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Myślałem przez chwilę, że mi się tutaj ten nagranie zepsuło z mikrofonu, ale nie, na szczęście się nic nie zepsuło. Powiem wam tak, Neville zgubił naczynia. Kumacie to? Neville zgubił naczynia. I one są gdzieś tutaj. I my musimy je znaleźć. I chyba nawet... Chyba nawet wiem, gdzie mogą być. Tak mi się wydaje. O! Tu się coś świeci, widzicie? Aj, kurde, Neville ćwiczył sobie Wingardium Leviosa i zgubił naczynia, ja pierdziule. Dobra, zbieramy te wszystkie naczynia. Niech sobie, kurde, ma chłopak. Bo trochę słabo by było, jakbym mu nie oddał jego naczyń. To wszystkie są? Chyba wszystkie. Dobra, lecimy z powrotem do niego. Dawaj, kurde, trójkąt, trójkąt, schodzimy. You've got all my crockery. Thanks very much, Harry. I think that someone over by Hogwarts main entrance could do with your help too. No i to była ostatnia osoba. Teraz możemy sobie zapisać gierkę i ja wam
powiem, co dalej, bo to akurat sprawdzałem sobie z let's playem Seby i mniej więcej wiem, gdzie coś na nas ciekawego czeka, tak więc widzimy się za chwilę w tamtym miejscu. Okej, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Słuchajcie, pomyliłem się. Jak wiecie, no mylenie się jest rzeczą ludzką. A mianowicie jest jeszcze jedno zadanie, które powinniśmy zrobić, bo zrobiłem sobie krótki research, czy aby na pewno będzie mi się wszystko zgadzało i to na pewno nie tutaj. To od razu mówię, że to na pewno nie tutaj będzie, tylko będziemy musieli wrócić z powrotem na ten, jak to się mówi, na początek dosłownie wejścia do Hogwartu, no nie? Czyli dosłownie początek błoni Hogwartu. Tak więc teraz znajdźmy sobie, jakby to można powiedzieć, ten początek. To nie będzie tutaj, to będzie tutaj zaraz gdzieś. O, poprawię sobie przy okazji mikrofon. To będzie tutaj. Dokładnie tak, tu będzie jeszcze jeden uczeń nas czekał, który coś ewidentnie zgubił. No chodź, pogadamy. Kurde, czemu ty stoisz w taki dziwny sposób? I'm really desperate to collect 3 mandrake roots for Professor Sprout. Can you help me out? If you manage to collect 3 mandrake roots, can you bring them back here to me? Okej, zgubił on mandragory, więc trzeba będzie je zdobyć. Z tego, co robiłem sobie research, one są blisko chatki Hagrida. I to cała trójka, bo on tylko 3 zgubił, więc powinny być one już tutaj zaraz. Dobra, jesteśmy na miejscu i zobaczmy, czy to będzie aby na pewno tutaj gdzieś. No, tak, to jest to. Oj, co jest? Czemu ja tak uderzyłem w ten? Okej, dobra, no to skoro zrobiliśmy, no to możemy teraz z powrotem wrócić do tego ucznia. Sorry, że ja mówię tak w bardzo taki domyślny sposób, uczeń, uczennica czy ktokolwiek, ale no nie znam ich imion, no niestety oni się nie przedstawiają, tylko chcą pomocy od Harry'ego i dostają tą pomoc od Harry'ego, wiecie o co chodzi. Here's the key to the confiscated item storeroom. You'll find it just off the flying courtyard on the other side of the bridge. No i właśnie o to walczyliśmy, moi drodzy. Właśnie walczyliśmy o ten klucz. To jest klucz do rupieciarni tak zwanej. Lub po prostu do magazynu, jak chcemy sobie to po prostu nazwać. W dużym skrócie musimy teraz znaleźć ten magazyn. I ten magazyn... gdzie on może być? Tu? Nie. Tu są drzwi zamknięte, więc tutaj nie. Może na prawo będzie. Na prawo tym bardziej nie, no bo tam jest wyjście na ten, na, jak to się mówi, na wybieg. Tutaj tym bardziej nic nie widzę. Więc trzeba naprawdę poszukać tego miejsca, ponieważ zdobyliśmy klucz, który pozwoli nam właśnie otworzyć sobie co nieco. Chyba to będzie tutaj, moi drodzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Jak najbardziej tak. Moi drodzy, to jest właśnie nasza nagroda za zrobienie w zasadzie wszystkiego. W zasadzie tych wszystkich dodatkowych zadań i tak dalej. Dobra, mamy kartę. Mamy tutaj dużo skrzynek do otwarcia. Więc mamy w czym wybierać. 34. Kogo żeśmy zdobyli? Norwell
Tłąk. 1888-1957. Tutaj będziecie mieli przetłumaczenie tego, co jest napisane, tak więc jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, to niech sobie zapauzuje. A my otwieramy dalej. O, kolejna karta. Montmorency, 1823-1893. Czyli ona wynalazła eliksir miłości, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o takie wolne tłumaczenie. Okej. Spoko. Ogarniam co i jak i gdzie. Jeszcze mamy trochę skrzynek do otwarcia. Skrzynki jak w CSGO. Tylko, że to w Harry Potter. Może nam się uda 40 zdobyć. Kirli Duk, 1971 do czasów obecnych. Tutaj będziecie mieli przetłumaczone, co to dokładnie jest opisane. Ale widzę, że tutaj jest kolejny jakiś zespół. Mam nadzieję, że to nie są fatalne jędze, bo, że tak powiem, pierdolne kopytami w tym momencie. Jeszcze nam dwie skrzynki zostały. O, i kolejna karta. Nie, trzy, przepraszam, jeszcze tutaj skrzynka. Justus Pirwickle, 1862-1953. Tu będziecie mieli przetłumaczenie, możecie sobie filmik zapauzować. Ja wiem, że jestem nudny, jeżeli chodzi o powtarzanie jednej kwestii, ale no chcę, żebyście sobie po prostu przeczytali na spokojnie. Żeby nie było, że będę niepotrzebnie stał i tłumaczył co i jak. Glower Hipworth, 1742-1805. Tak jest. Kolejna skrzynka. O, a tu, o kurde, kociołkowy piegusek i 200 fasolek już możemy mieć od teraz, możemy zdobywać. O proszę, ale ładnie nam się sakiewka powiększyła. Ładnie. No, jednej karty zabrakło. Gregory de Summerme. Medieval, dates unknown, czyli innymi słowy, data nieznana. Okej. I tutaj sobie możecie zapauzować i przeczytać, co tu jest dokładnie napisane. Ja mogę sobie stąd oficjalnie już wyjść, bo wszystko, co chciałem zrobić i zebrać, to zebrałem. Bardzo wam dziękuję ogólnie za to, że mi towarzyszyliście w przygodzie, w zdobywaniu, powiedzmy 100% w cudzysłowie, no bo nie zebraliśmy wszystkich kart, ale pokazałem wam z kolei wszystkie sekrety, a myślę, że to jest lepsza nagroda niż, no niż nic w zasadzie, no nie? Równie dobrze mogłem nic nie pokazać i tak też byłoby, no byłoby słabo, no nie oszukujmy się. Tak więc, moi drodzy, kierujemy się w stronę Hogwartu. Zaraz sobie jeszcze zapiszę gierkę, ponieważ być może któregoś razu odpalimy sobie streama z tej gierki i zdobędziemy wszystkie karty czarodziejów. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o sekcję let's playową i tą maratonową, to by było na tyle, moi drodzy. Zrobiliśmy wszystko, co chciałem zrobić. Jestem zadowolony. Wydaje mi się, że let's play wyszedł całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o jakieś wady, zalety i tak dalej, to wszystko na bieżąco mówiłem wam w odcinkach, tak więc myślę, że kto będzie chciał wyłapać, to wyłapie, co ja dokładnie mówiłem, co mi się podobało w tej gryce, co mi się nie podobało, więc teraz przejdę może do szybkiego rankingu. A więc tak, jeżeli chodzi o kamień filozoficzny, to ogrywając te trzy wersje 2 lata temu, najlepsza wersja jak dotąd to jest w mojej opinii wersja PS1 ze względu na nostalgię. Później jest wersja na PC-ta, a na samym końcu wersja na PlayStation 2. Mimo, że nie jest to najgorsza wersja, to jednak po prostu wersja na PS2 mi się bardzo podobała. Bardzo dużo wątków ona poruszyła, których nie było ani w wersji PC, ani na PS1. Jednakże jadowita tentakula plus sterowanie były bardzo okropne. Plus czasami miałem wrażenie, że kamień filozoficzny za długo rozkręca akcję. W sensie takim, że nie było tam takiej dynamiki, tylko to wszystko tak powoli się rozkręcało. Z kolei jeżeli chodzi o komnatę tenis, to najlepsza jest wersja PC-towa. Później jest wersja PS2, a na samym końcu wersja PlayStation 1. Tak mi się wydaje, że to jest taki mój mały ranking, jeżeli chodzi o te wszystkie wersje Harry Potterów.
Dobrze, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że wam się ten let's play spodobał. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podobał maraton z komnatą tajemnic na tym oto kanale. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wpicia na socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, bo jeżeli nie będę dawał, jeżeli nie dostaniecie powiadomień z YouTube'a o filmikach, to na Instagramie dostaniecie te powiadomienia, a na Facebooku oraz na Discordzie się integrujemy i ja was powiadamiam na przykład o odcinkach, bądź tam co tam ciekawego u mnie, bądź czy planuję jakiegoś streama, a jak nie planuję, to co ciekawego planuję i tak dalej, i tak dalej. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych seriach na tym oto kanale i ja to nagrywałem 18 maja o godzinie 12:07. Na razie i cześć! Did you complete your famous Witches and Wizards card collection yet, Harry? I bet there's some still hiding around Hogwarts. Oh, Harry, I'll never forget what you did for me. That was so amazing. We come to the end of another most eventful year at Hogwarts. And so, for their many achievements and outstanding commitment to the school, it is with great pleasure that I present the House Cup to Gryffindor. Harry told them everything. For nearly a quarter of an hour, he spoke into the rapt silence. He told them about hearing the disembodied voice. How Hermione had finally realized that he was hearing a basilisk in the pipes. How he and Ron, following a hint from Hagrid, had followed the spiders into the forest. That Aragog had told them where the last victim of the basilisk, 50 years before, had died. How he had guessed that Moaning Myrtle had been the victim, and that the entrance to the basilisk's lair, the Chamber of Secrets, might be in her bathroom. But how did you all get out of there alive? Well, it all had to do with loyalty and friendship. And courage. Harry, you can't forget that. Yes, and courage too. Professor Dumbledore explained that 50 years ago, Lord Voldemort, as the 16-year-old Tom Riddle, had enchanted his diary, and that diary had enchanted Ginny. For it was Lucius Malfoy who had planted Tom Riddle's diary on the hapless Ginny Weasley. And as for Harry, well, once again, he truly was the boy who lived.